Witam wszystkich na kanale. W dniu dzisiejszym chciałem powiedzieć co nieco o paśmie 6 metrów. Pasmo 6 metrów jest to jedno z najniższych pasm UKF-u. Przewidziany w Polsce wycinek pasma to 50 do 52 MHz. Pasmo 6 metrów dość często jest nazywane pasmem magicznym z uwagi na jego własności. Ma ono pomieszane własności pasm UKF-owych i pasm krótkofalowych. Z reguły aktywne jest w okresie letnim. Aktywność na tym paśmie wzrasta począwszy od maja do końca sierpnia. W tym okresie można zrobić, stosując nieduże anteny, nieduże moce, bardzo ciekawe łączności. Wykorzystywane najczęściej techniki łączności są przez warstwę sporadyczną ES, powstającą na wysokości około 100 km nad ziemią, oraz warstwę F2, która występuje rzadziej, która daje nam możliwość przeprowadzenia łączności międzykontynentalnych. Inną techniką wykonywania łączności w paśmie 6 metrów są to łączności wykorzystujące odbicia od zjonizowanych warstw atmosfery w momencie spadania meteorytu. Odbicie następuje podobnie jak na UKF-ie, na wysokości około 100 km nad ziemią, i przy tej wysokości możliwe zasięgi to jest około 2,5 tysiąca kilometrów. Jeżeli chodzi o łączności meteorytowe w paśmie 6 metrów, tu zaznaczyć należy własność tego pasma w odróżnieniu na przykład do pasma dwumetrowego, gdzie czas odbicia, możliwy czas odbicia od warstwy zjonizowanej jest praktycznie pięciokrotnie dłuższy niż w paśmie 2 metrów. Stąd też często wprawieni operatorzy mogą wykonać łączność foniczną za pomocą spadającego meteorytu, gdzie czas możliwy na odbicie to jest dochodzący do około 30 sekund. Najczęściej jako emisje cyfrowe w łącznościach MS wykorzystuje się oprogramowanie WSJTX z emisją MSK144, która umożliwia przeprowadzenie łączności poprzez odbicia od meteorytów. Co należałoby wspomnieć w tym miejscu, do łączności meteorytowych w paśmie 6 metrów najlepiej wykorzystywać krótkie anteny Yagi, na przykład 3-elementowe anteny z większą mocą doprowadzoną. Ułatwia nam to w ten sposób przeprowadzenie łączności Meteor Scatter i rzadziej musimy kręcić antenami. Jeżeli chodzi o inne własności tego pasma i możliwości, w paśmie 6 metrów, tak jak i na UKF-ie, możemy wykorzystywać inne techniki łączności, chociażby EME, gdzie wykorzystuje się szyki anten kierunkowych skierowanych na Księżyc i w ten sposób można przeprowadzać łączności za pomocą techniki EME. Jeżeli chodzi o oprogramowanie WSJTX i emisję MSK144, w tym paśmie możemy przeprowadzać łączności również poprzez odbicia od samolotów Air Scatter, gdzie osiągalne dystanse to są dochodzące też do około 1000 km, uzależnione od wysokości przelotu samolotu. Bardzo ciekawą własnością pasma 6 metrów jest tak zwana anomalia równikowa. W okresie wiosennym, jak i późnej jesieni, w tym paśmie, w obszarze równika magnetycznego Ziemi, następuje anomalia polegająca na opadnięciu warstwy E2 na wysokość warstwy E i tak zwane dwukrotne odbicie fali od tych warstw, co umożliwia na przeprowadzenie właśnie łączności pomiędzy stacjami oddalonymi na północ i południe od równika. Niestety własność tego pasma w Polsce jest nieosiągalna.
paśmie 6 metrów, jak również na innych pasmach krótkofalowych, możemy śledzić propagację za pomocą emisji Whisper. Konkretnie na częstotliwości 50-293 możemy ustawić radiolatarnię Whisper i badać propagację, co też umożliwi nam sprawdzenie anten i da informację innym radioamatorom na świecie, że właśnie warunki na paśmie 6 metrów się pojawiły. Może przejdźmy teraz do ekranu, to co za mną widzicie. Pokażę, w jaki sposób w tym paśmie można wykonywać łączności przez odbicia od meteorytów. Może uda nam się, pomimo małej aktywności meteorytowej na początku kwietnia, nawiązać jakąś łączność. Zapraszam. 254. Okno odbiorcze aktywności na całym paśmie. Tu mamy okno nadawanych wiadomości. Częstotliwość, za pomocą której można wykonywać łączności meteor scatter, jakby zalecana częstotliwość, to jest 50-280. W okresie, gdzie jest duża aktywność stacji meteorytowych, zalecana jest wersja praca splitem. Tu możemy sobie ustawić częstotliwość nadawania i odbioru, która będzie jakby dodawana do wiadomości nadawczej, wywołania ogólnego, na przykład na której częstotliwości w tym momencie się słucha. Jak widzimy tutaj, wywołanie 280, stacja lokator, i gdy tutaj sobie to zedytujemy, to druga strona będzie wiedziała, że słuchamy na innej częstotliwości i tam będziemy do niego nadawać wiadomości zwrotne. Jeżeli chodzi o period, to jest 15 sekund zalecany. Raporty szczytują się automatycznie tutaj, w zależności jak klikniemy na któryś z tych znaków, to automatycznie raport wskakuje. Wylicza się azymut, odległość do stacji i inne parametry tutaj ustawienia anteny, żeby wykonać odbicie. Częstotliwość odbiorcza, jeżeli chodzi o, co jest ważne, tutaj ten parametr należałoby sobie rozszerzyć do 200 Hz, czyli to jest tak jakby tolerancja częstotliwości odbiorczej. Często w momencie odbić następuje zjawisko Dopplera i często, jeżeli na przykład słyszy się stację, a komunikaty się nie dekodują, należy sobie właśnie ten parametr skorygować i wtedy powinno wszystko działać. Ja program WSJTX mam sparowany z logerem 32. W momencie jak robię łączności na WSJTX-ie, automatycznie zapisują mi się do logu łączności i są wysyłane komunikaty na DX Cluster, że łączność została wykonana. To co tutaj widzimy na lewo, mamy to okno odbiorcze. To co w danym momencie jest odbierane w periodzie 15-sekundowym. Do prób w paśmie można wykorzystać aplikację FT8 Reporter. W tym przypadku wpisujemy sobie band 6 metrów, emisję MSK144. Klikając go, możemy zobaczyć, jaka jest aktywność na paśmie, skąd stacje nadają i ustawić sobie odpowiednie anteny, żeby spróbować odbicia. Spróbujmy zrobić wywołanie. Nadajemy jako pierwsi. Ustawiona jest automatyczna sekwencja odpowiedzi. No i zobaczymy, czy ktoś nas odbierze. Nadaliśmy pierwszy komunikat. Słucham tutaj jakiś czas. Udało mi się zrobić dzisiaj łączność ze stacją z Włoch na dystansie 1000 km. Teraz troszkę pasmo przygasło, ale może ktoś usłyszy nasz komunikat, bądź program automatycznie FT8 Reporter da nam raport, że ktoś nas odbierał. Poczekamy jeszcze chwilę, zrobimy kilka wywołań, zobaczymy, czy ktoś nas odbiera.
Jak widzimy, mało stacji w Europie w tym momencie pracuje. Powiedzmy, dotąd to jest około 1000 kilometrów. Odświeżymy. Ale jeszcze nikt nie odebrał naszego sygnału. Co pewien czas za pomocą tego guzika powinniśmy zaktualizować sobie pomiar poziomu tła, kliknąć kilka razy, żeby jasność obszaru była mniej więcej taka jak tutaj. O, na przykład tak jak teraz. Jest jakiś sygnał, ale nie jest to sygnał MSK-144. Co należy jeszcze zaznaczyć? W paśmie 50 MHz zakłócenia atmosferyczne nie są zbyt duże, ale w momencie, kiedy pasmo jest też nieaktywne, no te zakłócenia na tym paśmie są znaczne. Nadaje już któreś z kolei cyku, ale niestety nikt nie odpowiada, jak też nie mam potwierdzenia, że ktoś odbiera mój sygnał. No i nie mam odbioru innych stacji, co może wskazywać na aktywność, na małą aktywność meteorytową bądź znikomą. Jeżeli chodzi o predykcję meteorytową, ja posługuję się stroną Meteoshower Calendar, gdzie mogę sobie zaplanować czasokresy, kiedy będą maksima poszczególnych rojów meteorytowych. Dla przykładu, w kwietniu będziemy mieć aktywność dla mojego QTH między 22 a 23 kwietnia. Rój Lirydów, tak jak widzimy, mamy pokazany kierunek północno-wschodni i mniej więcej tutaj jest pokazane, z którego azymutu kierunku będą nadlatywać meteoryty i możemy sobie w łatwy sposób tutaj dokonać predykcji godzinowej, jak będzie się przemieszczał kierunek wylotu danych meteorytów i jak możemy w danej chwili przemieszczać anteny po niebie. I praktycznie dla różnych rojów meteorytowych możemy za pomocą właśnie tej aplikacji sobie śledzić dany rój meteorytowy. Co jeszcze? Jak w każdym paśmie UKF-u, jak i fal krótkich, występują radiolatarnie. W tym przypadku na częstotliwości 426 odbieram radiolatarnię SR9FHA zlokalizowaną w Chorągwicy. Pracuje ona co prawda w polaryzacji pionowej. Ja używam 3-elementowej anteny Yagi, ale udaje się tutaj z odbicia odebrać sygnał tej radiolatarni. No i w jaki sposób można śledzić też warunki propagacyjne na tym paśmie. Odległość to jest około 70 km w tym momencie do tej radiolatarni. Moc nadawana to są 4 waty. Może tyle. Mam nadzieję, że materiał kogoś zaciekawił. Zachęcam do aktywowania się w paśmie 6 metrów, aktywności na beaconach Whisper, ponieważ aktywność w paśmie 6 metrów z rejonu tutaj właśnie Polski jest bardzo mała. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.